Cześć, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Staraj się za wszelką cenę, może to taka oczywista sprawa, staraj się za wszelką cenę traktować swój instrument taki, jaki masz teraz, czy to jest za 300 zł, czy za 3000, czy za 1000, czy za 10 tysięcy. Staraj się za wszelką cenę utrzymać relację z tym instrumentem jako taka przedłużenie twojej ręki, przedłużenie umysłu, że niekoniecznie, ale mam gównianą gitarę, nienawidzę jej. Nie, że po prostu, nawet jeżeli masz słabą gitarę, podejdź do niej z szacunkiem, w znaczeniu takim, nie tyle, że mój Bożek, prawda? Nie, to takimi rzeczami nie bawimy, w to się nie bawimy, ale chodzi o to, żeby podejść do tego, że każdy dźwięk, który wydobywasz na gitarze, na instrumencie swoim, jest dobry, są tylko słabe wybory. Czyli nawet to jest bardzo dobre powiedzenie, że każdy dźwięk jest dobry, który zagrasz, tylko są złe wybory. Jeżeli na przykład ktoś gra akord C, a ty zagrasz cis, to nie do końca to będzie ładnie brzmiało, prawda? Więc to nie to, że to jest zły instrument, że słabo brzmi lub ty jesteś kijowy, tylko po prostu to był akurat zły wybór. Trzeba nad tym pracować, nad wszystkim trzeba pracować. Nawet nad tym, jeżeli coś zabrzęczy, zapierdzi, to też trzeba nad tym pracować. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, która często chyba też, i jak ja zaczynałem, też mnie dotykała, że miałem gitarę i gitara jest za 500 zł. O, to lepiej będzie brzmiało, jak sobie kupię taką za 5 tysięcy. Teraz to kijowo gram, ale będzie lepiej brzmiało, jak sobie kupię droższą gitarę, prawda? Albo jak sobie kupię inny wzmacniacz, lepszy wzmacniacz. Albo nie, dobra, wzmacniacz jest spoko, gitara też, ale jeszcze jakieś sobie efekty muszę dokupić, bo bez tych efektów to mi kijowo brzmi. Tania gitara to jest kijowa, nie będę grać na taniej gitarze, poza tym głupia muzyka wychodzi z taniej gitary. Absolutnie, żeby w ten sposób nie popaść w taki chaos i w takie zapętlanie się, ponieważ tak naprawdę zwykle to faktycznie słaby jeszcze jest ten, który gra na instrumencie, a nie sam instrument, wzmacniacz czy cokolwiek. Oczywiście są skrajności, że masz faktycznie kiepsko ustawiony instrument i się na nim po prostu źle gra, że są jakaś wada fabryczna jest. To trzeba oczywiście wyeliminować bez dwóch zdań, z tym się nie kłócę, ale chodzi o to, żeby mieć specjalne, konkretne podejście do swojego instrumentu, do tych dźwięków. Nie musi to być zawsze dźwięk na przesterze. Jeżeli lubisz grać metal, rock, nie zawsze musisz mieć włączony przester i napierdzielać na przesterze. Nie zawsze musi być delay, reverby, chorusy i takie rzeczy. Po prostu przyzwyczaj się do tego, że ten dźwięk nawet z gitary granej na sucho, nie podłączonej do żadnego do wzmacniacza, niech ten dźwięk będzie dla ciebie takim dźwiękiem organicznym, takim nie najsurowszym, ale takim dźwiękiem, który traktujesz go jako elementarny dźwięk, który wychodzi z instrumentu i on jest dobry. Pod warunkiem, że oczywiście instrument faktycznie jest poustawiany, wszystko jest zrobione ok. W ten sposób trzeba podejść, bo te wszystkie rzeczy, które słyszymy, słuchając płyt rockowych, metalowych, prawda, czy jakichś bluesowych, czy innych, często są ubarwiane. Wiadomo, że dąży się do tego, żeby dźwięk był bardziej przestrzenny, dodajemy rewerby, przestery, overdrive'y, chorusy i takie rzeczy. Oczywiście to jest bardzo fajne i jakby ja nie mówię, żeby nie używaj chorusa, bo to po prostu będzie głupie. Nie, właśnie nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to właśnie, żeby traktować te dźwięki na gitarze nieuzbrojonej w żaden efekt, w żaden przester, żeby te dźwięki traktować jako dźwięki po prostu ok, dobre. Ucho, dzięki temu też ucho lepiej łapie te dźwięki, prawda? Przepraszam. Lepiej te dźwięki łapie. Po prostu mamy pym, dźwięk C. Ty słuchać się w te dźwięki. Nawet partie jakieś solówkowe, które są grane na przesterze, też oczywiście zagrać na czystym kanale. Oczywiście, ale on... Co on gada? Ale on filozofię dorabia. Mi się wydaje, że jest w tym dość głęboki sens, bo ja na przykład też tak odkryłem, że
że często jakieś się dobarwiało tą gitarę, a przez tertaki, a sraki, a rewerby, a to mi nie pasuje, a chorus, a dobra, to w ogóle wymieńmy wszystkie efekty, a to nie, to wzmacniacz, to jeszcze inne wzmacniacze. Za dużo rzeczy, za dużo się myślało o tym, że mamy jakieś mankamenty w sprzęcie i nie skupiało się na samej esencji, na tym dźwięku, który ma wyjść spod naszych palców. Na tym się zastanowić. Dźwięk wychodzi z nas pod naszych palców i ten nieuzbrojony w żadne efekty, w żadne przestery, nawet gitara na sucho, bez wzmacniacza, niech ucho się nauczy i umysł, i serce niech się nauczy, że po prostu ten dźwięk jest dobry, żeby ten dźwięk tworzyć też melodię, tworzyć frazy, tworzyć utwory, po prostu nawet na gitarze nie na wzmacniaczu, nawet po prostu na sucho. Niech to będzie jakby taki nieodłączny twój element używania instrumentu. O, w ten sposób. Wiem, że to dużo mówię o tym, ale to jest, jak już widzę na przestrzeni lat, widzę, że to jest bardzo ważne. I czasem niestety sam popełniałem ten grzech, że skupiałem się na innych rzeczach. Na tym, że właśnie, o, to nie ja źle gram, ten dźwięk jest kijowy, musi być mocny przester, prawda, musi być rąbanina. Nie, nieprawda. Poza tym też jest podejście takie, że ja też mam takie podejście, niektórzy też tak uważają, którzy oglądają filmy, czasem zwracali uwagę w filmach. Poza tym to jest oczywiste, że ćwiczyć też solówki, właśnie jakieś zagrywki, nie na przesterze, bo wtedy słyszymy tę esencję tego dźwięku, nie zabarwioną wszystkimi właśnie dodatkami, które na rynku można kupić. Można w trzy dupy kupić tych wszystkich efektów, prawda? Efekt jeden na drugim. Pedalboard, w którym 30 efektów, 40 nawalonych jest, prawda? Ale tu właśnie o to chodzi. Słuchajmy tego dźwięku, który jest, że tak powiem, goły, tego gołego dźwięku. A później sobie go ubarwiamy. Dobra. Napisz w komentarzu, co myślisz. Do zobaczenia w następnym filmie. Bajo!